Dzień dobry, witam i mój gość, Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej. Fakty RMF wyprzedzają rzeczywistość, usłyszeliśmy przed chwilą i w jakim sensie, oby to hasło nie było prawdziwe w kontekście tej informacji, która była ostatnia, czyli informacji z wschodniej Ukrainy. Panie ministrze, czy my jesteśmy świadkami operacji pod fałszywą flagą, jak to określał amerykański wywiad, prowokacji, która ma rozpocząć wojnę na Ukrainie? Panie redaktorze, oceną, czy to jest prowokacja, moim zdaniem nie trzeba czekać, gdyż eskalacja tej sytuacji to jest ostatnia rzecz, którą by zakładała Republika Ukraińska. Ze wszystkich deklaracji płynących do pana prezydenta Dudy, od prezydenta Zełenskiego i innych przedstawicieli władz ukraińskich wynika bardzo jasno i czytelnie, że Ukraina będzie próbowała unikać jakichkolwiek działań prowokacyjnych, jakichkolwiek działań, które mogły świadczyć o jej dążeniu do eskalacji sytuacji. To, co się dzieje na wschodniej Ukrainie, w tak zwanych republikach ludowych, to nie jest pierwsza prowokacja. Mamy do czynienia od paru dni ze wzmożeniem ostrzału na tej tak zwanej linii frontowej. Mamy do czynienia z dezinformacją, ostrzelano przedszkole, podawano jakieś sprzeczne informacje, kto tego ostrzału dokonał i na jakim terytorium to przedszkole się znajdowało. To, co doszło, do czego doszło kilkadziesiąt minut temu, jest bardzo poważne i na pewno będziemy obserwować tą sytuację. Przypominam tylko, że za ponad 2 godziny pan prezydent Duda będzie rozmawiał z panem prezydentem Bidenem wraz z innymi przywódcami krajów Zachodu. Jaki to jest format rozmowy i jakie mogą być skutki i wnioski tej rozmowy? Co do skutków i wniosków, nie będę tutaj przesądzał. Format jest taki sam jak poprzednio, czyli ci najważniejsi przywódcy świata zachodniego, Europę Wschodnią reprezentują w tej konfiguracji pan prezydent Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, również prezydent Johani z Rumunii. Oczywiście najważniejsze kraje Unii Europejskiej, NATO, prezydent Biden, prezydent Trudeau z Kanady. Oczywiście to już te narady przywódców Zachodu nabrały takiego wymiaru cyklicznego i są one tak naprawdę odprawami bieżącymi sojuszników. Taka rozmowa pierwsza w takim układzie miała miejsce 24 stycznia i ona była początkiem tego, co chyba było zaskoczeniem dla Rosjan, czyli jednak pokazu jedności świata zachodniego, wzmocnionego również przez wizytę kanclerza Scholza w Moskwie, która była też dosyć jednoznaczna, jeżeli chodzi o komunikat trafiający do Federacji Rosyjskiej. Wydawało się, że udaje się powstrzymać tą agresję rosyjską. Była na to nadzieja przynajmniej. A ja też chciałem tutaj podkreślić coś jeszcze innego. Potwierdzenie roli przywódczej tego lidera Sojuszu Świata Zachodniego, jakim są Stany Zjednoczone. Pan prezydent Duda bardzo dobrze współpracuje ze wszystkimi przedstawicielami administracji prezydenta Bidena, jak też oczywiście z samym prezydentem Bidenem. Jeśli ktoś miał wcześniej wątpliwości co do stanowiska czytelnego administracji amerykańskiej, a takie wątpliwości, tak zakłada, mógł mieć Władimir Putin, to po ostatnim miesiącu powinien się tych wątpliwości pozbyć. Stanowisko Stanów Zjednoczonych jest bardzo zdecydowane i zupełnie zbieżne ze stanowiskiem. Anglosasi chcą krwi, tak mówiła rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiadając na informacje, które przedstawiali Amerykanie, amerykański wywiad, mówiące o tym, że Rosjanie planują działania wojenne. Bardzo jednoznaczne również stanowisko Wielkiej Brytanii było w kontekście tych zagrożeń. Czy sądzi pan, że przynajmniej udało się odsunąć tymi informacjami ujawnianymi o planach rosyjskich tą decyzję o inwazji? Czy Rosjanie może zmniejszą skalę tej inwazji? Czemu służyły też tak naprawdę te ujawniane po kolei kolejne daty? Panie redaktorze, jest to swoista strategia naszych sojuszników, naszych partnerów. Jeśli chodzi o stanowisko, które państwa anglosaskie prezentują, jest one nieeskalacyjne, jest ono realistyczne. To stanowisko też, mam wrażenie, wynika z informacji i opinii, które przekazuje naszym sojusznikom również Polska i kraje regionu.
Natomiast czy te stanowisko spowodowało jakieś znaczące zmiany w polityce Kremla? Za wcześnie, żeby oceniać to, panie ministrze, czy udało się w czasie tych spotkań wypracować konsensus co do tego, jakie sankcje zostaną zastosowane? Amerykanie, o ile dobrze wiem, chcą odłączyć Rosję od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych. Wątpliwości co do tego miały kraje, niektóre Europy Zachodniej, Francja i Niemcy. Czy myśli pan, że dojdzie do tych najostrzejszych sankcji finansowych, jeżeli Rosjanie rozpoczną operację na wschodzie Ukrainy? Myślę, że tak. Mam nadzieję, że reakcja Zachodu będzie jednolita. Odcięcie od systemu SWIFT? Panie redaktorze, ja nie chcę przesądzać, bo trudno uprzedzać też o wszystkich działaniach retorsyjnych, bo to jest też przygotowanie tej drugiej strony na różnego rodzaju sytuacje. Myślę, podkreślam, że reakcja Zachodu będzie jednolita i zdecydowana. 3 lutego i 7 lutego prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Komisja Europejska deklaruje, że przygotuje system magazynowy do tego, żeby był zapełniony gazem, żebyśmy już my jako Europa nie byli poddawani temu rosyjskiemu szantażowi gazowemu. Na ile współpraca z Brukselą, a nie z poszczególnymi stolicami w tym konflikcie układała się dobrze? Panie redaktorze, pan prezydent Duda bardzo docenia ostatnie działania Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej jako takiej dotyczące zapewnienia Europie bezpieczeństwa energetycznego. Ja tylko też przypominam, że wszystkie kraje osobno też powinny działać na rzecz tego bezpieczeństwa energetycznego. Polska od wielu lat działa w tym kierunku, a tak i efekty ma na tyle dobre, że mogła wspierać inne kraje regionu, które były obiektem tego szantażu energetycznego. Do spraw bezpieczeństwa jeszcze wrócimy, ale muszę zadać też to pytanie dotyczące polityki wewnętrznej. Pan głosował na Andrzeja Dudę? 2 razy. Nie wstydzi się pan? Dlaczego mam się wstydzić? Patryk Jaki powiedział, że się wstydzi tego głosowania. To jest problem Patryka Jakiego. Ja uważam, że takie wypowiedzi nikomu nie służą, a na pewno nie służą wiarygodności i klasie politycznej samego Patryka Jakiego. Sebastian Kaleta wczoraj w studiu RMF powiedział, że prezydent Andrzej Duda złożył projekt ustawy, która de facto wetuje ustawę, którą zaprezentował w 2017 roku i która jest prawem w Polsce. Ta ustawa, która ma naprawić sytuację w Sądzie Najwyższym. Panie redaktorze, różnych opinii spodziewaliśmy się od Solidarnej Polski. Oczywiście zakładaliśmy, że będzie zdecydowanie krytyczna ich reakcja na zapisy proponowane przez pana prezydenta ustawy. Powtarzam, że to, co powiedział Patryk Jaki, przekracza wszelkie granice, jest niedopuszczalne, skandaliczne i absolutnie niezrozumiałe i nieuzasadnione. Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej, jest gościem RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy. Zostajemy w radiu internetowym RMF24, na stronie internetowej rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Panie ministrze, Solidarna Polska chce zwołania rady gabinetowej, która by zajęła się relacjami z Komisją Europejską, relacjami z Unią Europejską, również po środowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy będzie kolejna rada gabinetowa? Panie redaktorze, otóż ja traktuję ten głos, bo pan minister Ziobro dzisiaj ten wniosek publicznie przedstawił, jako swego rodzaju pozytywną ocenę tej aktywności, którą pan prezydent Duda w ostatnich tygodniach, miesiącach przedstawia w zakresie współpracy z rządem, z poszczególnymi ministrami, również z politykami opozycji. Przypominam tylko Radę Gabinetową, przypominam też Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ale przypominam, że pan prezydent te formy i terminy sam określa i kieruje się tutaj przede wszystkim dobrem Polski i jej w tym konkretnym momencie jej bezpieczeństwo i sytuację na Zachodzie. Politycy Solidarnej Polski przedstawiają taką narrację. Były dobre projekty reformy wymiaru sprawiedliwości, ale prezydent Andrzej Duda je zawetował, wsadził kij w szprychy rozpędzonej machiny Zjednoczonej Prawicy, a potem przedstawił projekty, które teraz swoimi nowymi projektami sam wetuje. Panie redaktorze, no znamy tą narrację, nie jest dla nas ona absolutnie niespodzianką. Ja tylko przypominam, że były rozmowy również pana prezydenta z politykami Solidarnej Polski. Nie powinno być dla nich niespodzianką stanowisko pana prezydenta. Wielokrotnie pan prezydent tamtą stronę wymieniał się argumentami i
nie chcielibyśmy, żeby to brzmiało tak, jakby mieli być oni tym zaskoczeni. Nie powinni być. A kto poprze projekt prezydenta? Dlatego, że jest projekt prezydenta, jest też projekt złożony przez pana posła Asta. O projekcie posła Asta bardzo negatywnie wypowiadał się pan marszałek Zgorzelski, który był naszym gościem, wicemarszałek Sejmu z PSL-u, ale o projekcie prezydenckim mówił bardzo pozytywnie, jako o projekcie, który niesie szansę na zakończenie konfliktu z Brukselą. Wyobraża pan sobie sytuację, w której te dwa projekty można złożyć w jeden dokument? Panie redaktorze, ja jestem z jednej strony prawnikiem i czytałem kilkakrotnie projekt pana posła Asta. Ja bardzo szanuję kompetencje prawnicze pana posła Asta. No, tam są takie fragmenty, które... No wywołują różnego rodzaju komentarze, bo one są bezpośrednim więc, przełożeniem uzasadnienia wyroku TSUE. Więc ja powiem, że nie do końca rozumiem zapisy tego projektu, nie do końca rozumiem jego formę samą. Natomiast to jest dla nas jasne, że projekty te powinny być razem przepracowane na komisji. Czy one są możliwe do połączenia? W jakiś sensowny sposób teraz nie będę obiecał. To, co różni te projekty tak naprawdę w istocie, to jest kwestia Izby Dyscyplinarnej, tego, w jaki sposób ona ustrojowo zostaje, jak ten problem zostaje rozwiązany ustrojowo. Czy ma pan wrażenie, że realizacją z jednej strony wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej drogą do kompromisu z Unią Europejską jest taka droga, w której ta Izba Dyscyplinarna zostaje, ale zajmuje się czymś innym niż się dotychczas zajmowała? Panie redaktorze, z punktu widzenia pana prezydenta, no, opinia jest jednoznaczna. Optymalne są rozwiązania, które przewiduje projekt przedstawiony przez pana prezydenta, czyli likwidacja tej Izby i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Powoływaną w zupełnie inny sposób i to jest te rozwiązanie, które pan prezydent będzie promował. Oczywiście projekt pana posła Asta przewiduje zupełnie inną sytuację, pozostawienie Izby Dyscyplinarnej, przesunięcie tego pionu orzekania dyscyplinarnego, jeśli chodzi sędziów do całości składu Sądu Najwyższego. To, że Solidarna Polska jest przeciw, to wiemy, ale co z posłami Prawa i Sprawiedliwości? Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, w której ten projekt prezydenta zostaje przegłosowany głosami Prawa i Sprawiedliwości i na przykład PSL-u, który bardzo wyraźnie mówi, że chce zakończyć konflikt z Brukselą? Panie redaktorze, w polityce na różnym szczeblu, długi czas bardzo skromnym, działam od ponad 20 lat, a obserwuję od jeszcze dłuższego czasu i potrafię sobie wyobrazić mnóstwo sytuacji, których dzisiaj nie bylibyśmy w stanie przewidzieć. Liczę na to, że wszystkie partie, które czują się odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski, za jej sytuację, za dobry wymiar sprawiedliwości i ten projekt powstał. Pan pracował przez lata w klubie parlamentarnym też Prawa i Sprawiedliwości, więc właśnie obserwował pan tą procedurę parlamentarną. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, w której ten projekt jest przegłosowany, a mimo wszystko Zjednoczona Prawica się nie rozpada? Czy Solidarna Polska głosuje przeciw temu projektowi, ale zostaje w rządzie? Tak sobie mogę też śmiało wyobrazić. To oczywiście jest fantastyka naukowa, no, polityczna. Trochę, gdybamy tutaj. Nie tak, lubię, ale... nie lubię spekulować, ale powtarzam, nie takie paradoksy w polityce widzę. To jeszcze jedna sprawa związana z tym projektem, chyba kluczowa, bo prezydent rozmawiał telefonicznie z panią przewodniczącą komisji 3 lutego, 7 lutego widział się z nią i z przewodniczącym Rady Europejskiej, Charlesem Michelem. Czy po tych rozmowach, ten projekt został złożony 3 lutego, czy po tych rozmowach pan prezydent, bo ja też tak zrozumiałem to, co mówił pan marszałek Zgorzelski, wierzy w to, że to jest projekt, który wystarczy do tego, żeby zakończyć impas polityczny, żeby środki z KPO były procedowane i żeby mechanizm praworządności nie był stosowany wobec Polski? Tak, taką mam nadzieję, panie redaktorze. Wszyscy powinni mieć taką nadzieję. Natomiast to też nie jest tak, że pan prezydent pojechał do Brukseli negocjować w tej sprawie. Pan prezydent przedstawił przepisy, które jego zdaniem są optymalne z punktu widzenia jednocześnie polskiego wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony powinny wyjść naprzeciw temu sporowi politycznemu, który jest toczony od lat tak naprawdę.
a spory polityczny, powtarzam, powinno się załatwić polityczny, czyli przedstawiając kontrpropozycję. Pytam się o to, dlatego że w takim dużym uproszczeniu to zarzuty Brukseli wobec polskich zmian w wymiarze sprawiedliwości sprowadzały się do dwóch elementów, to znaczy do tego, że jest Izba Dyscyplinarna, która zyskała możliwość karania sędziów, tak to odbierała Bruksela, za orzeczenia, to jest jedna rzecz, i ten problem jest adresowany przez ten projekt prezydencki, ale był drugi generalny zarzut wobec zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, i to był zarzut wobec tego, jaki jest kształt KRS-u, że to jest kształt, który w zbyt mocnym stopniu uzależnia KRS od bieżącej większości w parlamencie. Że to przełożenie demokratyczne na kształt KRS-u jest zbyt bezpośrednio polityczne. I to nie jest coś, co jest zaadresowane przez żaden z tych projektów, które są w Sejmie. Co więcej, KRS nowy jest taki jak poprzedni KRS, też ten nowy. No i stąd to pytanie, czy bez reformy KRS-u, również według pomysłów, które się pojawiały na giełdzie politycznej, czyli na przykład jakiejś demokratyzacji wyboru przez sędziów trafiających do KRS-u. Straszny to jest skrót myślowy, ale tak, takie były projekty. Czy to wystarczy? Panie redaktorze, ja mogłem tutaj teraz jako prosty magister prawa dywagować i analizować przepisy konstytucji. Dwóch magistrów prawa tutaj siedzi, a to generalnie profesorowie się męczą nad tym od lat, tak? Więc analizować. A ludzie nas zwykli słuchają tutaj. Ale w największym skrócie, czy bez reformy KRS-u można zakończyć wojnę z Brukselą? Nie chcę tego robić. Pan prezydent przeanalizował sytuację, przeanalizował tą fazę sporu, zaproponował te przepisy, które zaproponował, a dotyczą one Izby Dyscyplinarnej i tyle. I to jest propozycja, która leży na stole. I to jest, to jeszcze raz, to klimat rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej i z Charlesem Michelem przy okazji prezentowania tych projektów był pozytywny? Klimat takich rozmów jest zawsze pozytywny, oczywiście. Ale wnioski z nich płynące? Miejmy nadzieję, powiem tak, mamy nadzieję i pan prezydent też ma nadzieję, że ten spór się niedługo wykończy. A środki z KPO będą procedowane? Środki z KPO należą się Polsce i powinny one zostać jak najprędzej uruchomione. To wracamy teraz do kwestii bezpieczeństwa, jeżeli pan pozwoli, dlatego że odbiliśmy od niej do wewnętrznej polityki polskiej, ale pytanie, czy jeżeli ta sytuacja się będzie zaogniała, to jakie działania powinny zostać podjęte po polskiej stronie, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa? Czy my powinniśmy, i tutaj jest to pytanie do pana jako szefa gabinetu prezydenta, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, czy powinny zostać podjęte jakieś działania z punktu widzenia gotowości sił zbrojnych Rzeczypospolitej w sytuacji, w której dojdzie do zaognienia sytuacji na Ukrainie? Nie będę tutaj wchodził w kompetencje zarówno szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest podstawowym organem, który ma prezydent do dyspozycji w zakresie obronności, jak też ministra obrony narodowej. Mogę tylko powiedzieć, że Polska jest tutaj dobrze przygotowana na wszystkie warianty. Chodzi też o rzeczy zupełnie o wymiarze pozamilitarnym, ściśle praktycznym, jak ryzyko wielkiej fali uchodźców, która może uderzyć na południowo-wschodnią granicę Polski. Chodzi też o sprawy dotyczące obywateli Rzeczpospolitej, którzy znajdują się w tym momencie na terytorium Republiki Ukrainy. Te wszystkie sprawy muszą być brane pod uwagę poza sytuacją ściśle militarną i one były też dyskutowane na ostatniej Radzie Bezpieczeństwa, Radzie Gabinetowej. Pan prezydent spotykał się z prezydentem Ukrainy, panem Zełenskim. Tam wśród elity ukraińskiej jest bardzo głęboka wiara w to, że uda się tej wojny uniknąć, że jednak sytuacja się nie zaogni, ale czy sądzi pan, że my będziemy mieli do czynienia też z jakiegoś rodzaju paniką na Ukrainie, jeżeli chodzi o uchodźców? Jak mogą się rozwijać te scenariusze? Wszystkie informacje, które do nas dochodzą, a to są nie tylko informacje od władz Ukrainy, od prezydenta Zełenskiego, wskazują na to, że społeczeństwo Ukrainy zachowuje zimną krew, zachowuje dużą jedność narodową, solidarność wewnętrzną i determinację. Oczywiście jest to determinacja ściśle obronna, pokojowa, chęć zachowania pokoju i Polska, społeczeństwo ukraińskie w tych działaniach, w tych postawach będzie wspierać. Na które
sygnały my powinniśmy patrzeć jako na sygnały, które pokazują skalę tych działań wojennych. To znaczy, czy to będzie lokalizowana potencjalnie sytuacja na wschodzie Ukrainy, czy raczej coś, co się będzie rozlewało i co będzie poważnym ryzykiem bezpieczeństwa. Jakie są te takie czerwone linie, na które należy zwracać uwagę? Na które patrzy też pan prezydent? Wiadomo, panie redaktorze, to jest oczywiście, że mamy do czynienia z kilkoma scenariuszami, od tych zupełnie nieeskalacyjnych po te najbardziej poważne: operacja zlokalizowana, operacja regionalna, operacja na dużą skalę. Ja nie będę, mam swoje opinie w tym zakresie osobiste, ale nie będę spekulował naprawdę, jak to się skończy, bo widzieliśmy w ciągu ostatnich dni, w ciągu dnia dzisiejszego, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Będzie się spotykał pan prezydent z samorządowcami, bo tak. Powiedział pan o uchodźcach, to samorządy mają też być gotowe do tego, żeby potencjalną falę uchodźców przyjąć, ale to spotkanie też będzie dotyczyło kwestii tak zwanego Lex Czarnych, czyli... Może nawet przede wszystkim, panie redaktorze. Tak, no właśnie. Jest to kolejne ze spotkań tak zwanych środowiskowych. Te środowiska wystąpiły do pana prezydenta o tego typu rozmowy, o tego typu spotkanie. Pan prezydent zdecydował się przyjąć również przedstawicieli samorządowców. Przypominam tylko, że czas ma do początku marca z oceną tej ustawy. Rozumiem, że nie usłyszymy odpowiedzi, to wszyscy będą w wielkim napięciu czekali na te słowa, ale co dla pana prezydenta... Panie redaktorze, polityka jest sztuką też dramaturgii, więc nawet gdybym wiedział, znał decyzję pana prezydenta, a czasami też nie naciskam na pana prezydenta, żeby ujawnił nawet wobec mnie swoje plany. Ale co z punktu widzenia prezydenta jest najistotniejsze tak naprawdę w ocenie tych przepisów, bo my znamy argumenty i z jednej i z drugiej strony i one są bardzo często też głęboko merytoryczne. Co dla pana prezydenta w ocenie tego projektu jest najistotniejsze? Kwestie merytoryczne i kwestie prawne, konstytucyjne, i to będzie podstawa, według której pan prezydent będzie, jak każdą ustawę i również się tą ustawę ocenia. Ale w tym elemencie, tym konstytucyjnym, jest bardzo istotna sprawa, dlatego i to jest coś, co podnoszą od lat samorządowcy, że oni czują, że ich władza jest stopniowo ograniczana, a ta władza jednak ma służyć mieszkańcom. To jest głos też samorządów, którym my bardzo często, my dziennikarze, słyszymy. Pierwsze weto, o czym rzadko się zapomina prezydenta Andrzeja Dudy, to było weto dotyczące ustroju samorządowego. Jak prezydent ocenia pozycję ustrojową samorządów i to, jak ona się zmienia w ciągu ostatnich lat? Jak pan to ocenia? Panie redaktorze, pan prezydent jest strażnikiem konstytucji, a co za tym idzie, strażnikiem tej pozycji samorządu terytorialnego, a też nie tylko terytorialnego, zawodowego również, które określają przepisy tej konstytucji. I oczywiście przy założeniu, że konstytucja wskazuje, że Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym, nie jest żadną federacją, a rząd centralny odpowiada za całość polityki państwa. No, ale samorządy mówią, że one z tej samorządności to stają się tylko dysponentem środków i to w zasadzie takim bardzo mało samodzielnym. Ma pan wrażenie, że... Nie będę tutaj oceniał, panie redaktorze, tych zarzutów od rządu. Pan prezydent każdą ustawę ocenia pod względem konstytucyjnym, a jak pan słusznie wskazał, ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych zdecydował się już, można powiedzieć, na początku swojej pierwszej kadencji zawodowej. Czyli weto ciągle leży na stole, ale nie jest zdecydowane. Trzy karty leżą na stole, panie dyrektorze. Weto, podpisanie ustawy i skierowanie do Trybunału. I ciągle są zakryte. Dokładnie. A myśli pan, że prezydent już zdecydował? Nie lubię spekulować, mówiłem już to wielokrotnie. Zostawmy tę sprawę spokojnej decyzji i analizie. No ale wie pan, jakie są spekulacje, że PiS się obawia, że prezydent chce mieć spokój w domu. Takie są hasła, że pani prezydentowa jest przeciwna tym projektom. To jest już taka gdybologia polityczna. W obecnej sytuacji Polski, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i sytuację międzynarodową, spokój w domu należy interpretować jako zakończenie maksymalnej ilości sporów wewnętrznych, które niestety Polaków dzielą, a szczególnie klasę polityczną. Alex Czarnych dzieli Polaków? No, jeśli samorządowcy też protestują, no to jest to jakiś punkt sporu. No to może warto to odłożyć na jakiś czas. Panie redaktorze, pan prezydent ma do dyspozycji trzy aktywności, z których jedną wykorzysta. A my już nie mamy czasu do dyspozycji. Bardzo serdecznie dziękuję. Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Paweł Szrot był gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Dziękuję bardzo. Dziękuję.